Halo, halo, tu wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Smutny i tam was w kolejnym materiale na kanale i tym razem jest to Red Dead Online i wiem jak dawno nie było materiału, tak wiem, że Wiedźmin ostatnio się pojawił, kurde, jakiś czas temu i za to przepraszam i było to, próbuję skłamać, miesiąc temu, ale no dalej jestem bez peceta i dalej jak się staram co mogę, ale wychodzi jak wychodzi, kurwa mać. I przekonałem już pierwszych tu ilu. 30 przy sekundach, więc chyba YouTube się na mnie nie przystra, ale zobaczymy. I witam was w nieprzepięknym Saint-Denis. Masz tak brzydkie, że uhuhu. I zrobimy sobie legendarne przestępstwo. Czemu nie mam, jak pokażę moją postać pani Worldwide, bo mamy, jak widzimy, mam nadwagę o dziwo, jakimś kurwa cudem. Tak, jestem gruby, mam tempo zużycia rdzenia, bo przez nadwagę, więc będę się kuźwa sobie poprawić. Poprawię zresztą mikrofon. Może to nie będzie tak nie słychać. Ale tak, o mój koto, mój koń to Star Platinum. Kto oglądał George'a Blizzard będzie tym. O co chodzi? I lecimy sobie właśnie z tutaj legendarnym przestępstwem. Trochę pograłem. Gnaty, jak widać, z czym teraz głównie chodzę. I legendarni przestępcy. I kogo by tu mógł wybrać? Pasterz może być pojebany, jak pamiętam. Step before his mercy comes. Trochę tych porobiłem, no widać. Tobin Winfrey mam na czwartym. To mam na trzecim. Jego mam na drugim, bo mi dziwny. Wolfman też mam na drugim. I on to w ogóle robiłem, kurwa, jak szło. Jedno z prostych, ale zrobimy sobie tego Jean Bufinlay. Ciekawe, jak będą się wyciszyć, czy to zadziała, czy nie? Jean Beau Finley. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. Rich dandy who read one too many dime novels, out there trying to play outlaws with the big boys. Loves himself just as much as his daddy clearly didn't. Spent his inheritance rounding up the best gunmen money can buy, but they don't give a damn about Beau. Their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards, lots of weapons. Nothing but the best for young Beau. So why don't you head over there and dirty up his suit a little? Dobra, więc... dwa życie, bo tak... Dużo z tych legendarnych przestępstw nie robiłem, ale bym to coś powtarzały, bo w skrócie... może pokażę też właśnie o postępy. Mam rolę w ogóle. Mam siły poziom owcy nagród. Mam też każdą większą z roli. A chcę odblokować. Widać jak mutny gra ma hajsu tyle, że ja pierdolę. A chcę zdobyć, bo tu jestem fajny pas. Pas górę, jak i nowa fryzura. Czemu by nie? Odszukaj wyższe Shady Bell Gina Belle Gina Finlaya. Dobra, dobra, mam magnaty, bo mam dwa mozery. Trochę pograło się i też na jednym glitchu trochę hajsu się zebrało, więc jest nic. Bo w tej grze jest to, że te kurwa to jest ten jeden obóz chyba, gdzie tu Arthur z gangiem byli w podstawce. Jak kojarzę, bo to na późniejszy poziom trudności, nie wiem. Albo i tak tego nie zrobię po cichu, jakbym chciał, ale mogę spróbować. Ten zwykły ten szampana nie pije. Jak to się gada? Takie to daleko. Fuck, tam jest tych dwóch.
A jeszcze pełnej strzelaniny nie chcę mi się rozpętywać, chociaż wiem, że z tym co mam na plecach. Mogłem dać solidną radę nawet. Czekaj, spojrzę na mapę. Dobra, rozpoczęło się. Chciałem być cichy. Ale to jest... Ja tu przybyłem inne miejsce, myślałem, że tu jest ten, gdzie... O, to może mnie tak, gdy był gang z Artur z gangiem na podstawce, już nie pamiętam. Przechodziłem grę w podstawkę w maju zeszłego roku. Maju... To był ten czas, gdzie ja przechodziłem... O kurczę, ja przeszedłem całkowicie Red Deada. I nie powiem 150 setkę wbiłem godzin. A w online dużo nie grałem, ostatnio nad Redem. Też w online trochę pograłem wcześniej. Był taki chyba pierwszy co jak grałem, jak kupiłem grę, zanim... Nie ma dla ciebie, kurwa, tutaj minigana. Czy nie masz dla Gatlinga działka obrotowego. Wiem, że pewnie w środku będzie ich więcej, ale mogę to przecież tak rozegrać. Moja nadwaga, jak tu mi gra sugeruje, muszę to zobaczyć, jak się tej nadwagi... Jak się tej nadwagi w tej grze pozbyć! Gdzie jest ten? Z tym... Chcę tylko nie zobaczyć, ale wiem, że nie jest, sorry. Dobra, już go widzę. Tak, dobra, miałem rację. To jest to miejsce, gdzie Artur z gangiem tu byli. Poznaję po przodzie. Miał ten budynek, który wyczyszczało się z Johnem i... Po prostu chyba z Johnem ktoś jeszcze, nie pamiętam. Bo ja fabuły sobie nie powtarzałem ostatnio, ale myślałem. A całej gry nie nagram. Bo nie ma tyle psychiki, by to zrobić. Bo gra jest sama sobie zajebiście długa. Hey, hello to my little friend! Zadanie proste, nie zabić celu, bo najwięcej kasa z tego będzie. Czy go nie zabijemy, ale też tylko przywiążemy. A to czasem jest trudne. Leżeć! Dobra. Gnat... Młode przeładowany. No widzimy. Zawołamy konia. Jeden krok, a was szef dostanie. Kulkę na łeb. Dobra, ja się muszę trochę odstawić na bok. Dobra, jest zabójstwo. Nie, bo to jest ich konia, jak to mojego. Dobra, jest i star, platnum. Zawodzę go na konia. Wtedy zawsze mogę walić na dwa gnaty. Dobra, je. Jest. Zamknij się. Dobra,
Okej, okay, się oczywiście więcej pojawia, bo to czeka kapce. Tutaj zawsze jak robisz sobie takie. No właśnie, przestępstwa legendarne, to się pojawia po prostu takich gremoni więcej. No i widzę, jadą sobie. Trzeba uważać, żeby on też na mnie uciekł, bo on też mogą ucieknąć. Jak wartem kupną tego Mausera drugiego, bo mam jednego i później waliłem z rewolweru marynarki. On był też dobry, ale jednak coś takie... Pół auto też daje sobie radę. Który? Nie widzę, ale dobra. Ja nie wiem, gdzie z nim jadę. To jest to najgorsze. A jak nie, to robimy sobie jeszcze jedną. O, w Rhodes jesteśmy. O! Ja tylko tu zobaczę. Zrobiłem rzuty kamer w przypadku, ale 11 minut, to może coś jeszcze wymyślimy, żeby taki materiał też nie był za krótki. Spend it in town. No, amunicję uzupełnił ciebie, ziomku. Wiem, że Rhodes ma rusznikarza. To jest całkiem dobre. Okej. Okay. Jeszcze trochę złoty. Dostarczenie poszukiwań przestępcy. O, to jeszcze może... Powca na górę 4. O, wreszcie. Ranga 8. Co dostałem? Większą torbę dostałem. Opanuj sztukę kręcenia w górze. Jak tak to działa? Powiem, że jak działa normalny trik. Okej, okay, bimber, to mógłbym się dobrać. Czekaj, to muszę zobaczyć. O, bo to. Czekaj, kurde. Postępy. Role. Łowca nagród. Opanuj sztukę kręcenia, ale jak to będzie? No dobra. Jakoś to co ja sam wygaram. No dobra, tu jest na początku rusznikarz. Siema. Coś jest katalog. Ja potrzebuję amunicji. Najlepiej wykupić wszystko co masz. Bo dziewczyny mi brąz. Mhm. Okej, okay, pistolet, rewolwer szybko mam całą. Okej, okay, trochę zwykłej. Ekspresówka oczywiście, pistolet szybko mam, chyba do strzelby bym potrzebował, tak oczywiście, do strzelby, z kamieni skorzystałem. No dobra. Teraz mamy chwilę, nie mówić, teraz jest chwila, by zanim możemy wykonać kolejne legendarne przestępstwo, ale wiem, że w Rosji jest. To sobie wykonam wyzwanie, a wiem, że tu jest właśnie dalej do przodu, tutaj, bo zawsze jak w Rosji jest to stąd, to się, że tu jest prościej, ale tutaj mamy tablicę. I kogo mamy? Mamy... Bracia? To właśnie tego Rosa. Mr. Waters i Salzman Hoekstra from Current Ravens. No dobra, jedziemy z tobą. To jest takie wyzwanie nie jako osobne miejsce, tylko w świecie gry. Pytaj lub zabij cel, Ross Waters. No to przy okazji... Dostarcz cel żywo, bo trzymać pełną nagrodę, martwe cele są mniej warte. To każdy, kto farmi te właśnie nagrody, czyli słowcu nagród, wie o tym. I też
No to swoją drogą. Ale jest już w pobliżu, jak patrzę. Tak, mam, korzystam z mniejszej mapy, bo ta wielka była fajna, ale jak teraz trochę się zbliżę jest ekranu, więc nie lubię, że postosowałem więc większe mapy, więc po prostu wyczekam, to może dam ci marcheweczkę. Powiem, że ty... Tak, on teraz jest wali szybszy, ale kurde, wytrzymałeś mu szybciej schodzi, więc trzeba go czasem dokarmić. Kurde, jak daleko on jest? Czas muszę spojrzeć na mapę, on jedzie? Tak, on jest w tonie z diligencie, dobra. Już wszystko wiem. A to większy materiał z Red Dead Online będzie. Postaram, muszę się starać trochę więcej tym materiału nagrywać. No właśnie, też nie wiem, czy jest czego, bo z konsoli to nie jest tak jak mój PC, gdzie spalam się kobiecie i wybuch, wy nie wiem, chyba, no dobra. Rzucić tym lasem? Nie, to nie był mój cel, da, bo zwykły typo. Uwolni, że przyjadę. A to jest mój cel. Pętamy ciebie, chuju. Się dziwię, że takie wyjebanie go z... Tego nie zabiło go, ale dobra. Nie kwestionujmy logiki gier. Wiem typa, który raz mi narzekał, że Call of Duty jest nierealne. W twoim życiu. Ja tak, kiedyś w życiu podczas rozmów takim się zdarzyło. Podczas rozmów na Discordzie o różnych godzinach narzekałem, że kod jest nierealny. Mówiłem sobie taki ziomuś, kurde, jak też realnego shootera, to sobie pobieś, nie wiem. Insurgency, SWAT, Squata, tak, Squad. Czy tam armę. Call of Duty nigdy nie było realne, Call of Duty nigdy nie miał planu być realnego, jak tak powiedziałem. To kiedyś taki disco, rozmowy Discorda fajne były, teraz. Jak się zresztą na starcie! Wyście to wiedzieli, panowie, panie! Ja będę smutno, co z osobami niebinarnymi, a chuj mnie z nimi. Czekaj, tutaj jakiś animcy widziałem, babły, browser chaos, no, bajny, to za browser, no, najbardziej chyba jakoś tak to szło. No i jedziemy, i wracamy do roz, tak jestem, tak jak mój poziom honoru jest negatywny, ale wygląda to, że odkryłem, sam testując i wywaliłem moje ostatnie trzy, które sztaby złota, jakie miałem, no teraz mi się odrobiło, bo mam kogoś 5. No a teraz mam 3, bo by się z poprzedniego wróciły. Ale blokowałem się kolejna misja do zrobienia właśnie przez to, że byłem po prostu no niehonorowym. Jakbym się tą nadwagę kurde zwalczyć w tej grze, bo ja pierdziel. Ale się dziwię, że nikt mi kapelusza nie strzelił. Tu. Chętnie mogę teraz uderzyć, ale gra mi nie pozwala na to. Pojawi się wrogowie, ale... Ale chyba wazacz. Bo mi honor za bardzo nie poszedł do góry, więc znowu w tej dni zrobię solidną rozwałkę.
jak to raz miałem, raz, żeby poprawić honor, po prostu w Sejde D zacząłem strzelać i skończyłem tak, jak zginąłem. Dobra, wyzwanie dnia, więc a trochę jeszcze golda wpadnie. Tak, 10 wpadło za wyzwanie dnia. O, jakie tam hajsy, ale dobra. Tutaj sobie zakończymy, jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrypcję, a my się widzimy, mam nadzieję, że częściej w kolejnych notrach na kanale. Trzymajcie się, cześć!